Paweł. Bo ja się już boję, że... nie wiem, co tu się dzieje, ale... Będziesz mógł walczyć, bo coś ci się z ręką stało. Nie no, spokojnie, damy radę. Wiesz co, chciałem przeciwnikowi dać szansę, żeby było równie. Miał kontuzję barku, więc ja myślę, że będzie uczciwie, będą równe szanse, jak wyjdę właśnie z jedną ręką. Ale Marcin, nie przejmuj się, bo prawa też jest tylko sprawna na jakieś 30%, więc spokojnie, damy radę. Marcin, jak coś, to... Ja rozumiem, że już rozpoczęliśmy, tak? Tak, dobrze. Oczywiście. Chciałem Państwa bardzo serdecznie wszystkich tutaj przywitać. Chciałem Wam powiedzieć, że ja swoją przygodę ze sportem zakończyłem 9 dni temu. Niestety zdrowia i wieku się nie oszuka. Na dzisiaj swój stan jakby taki, że tak powiem, tego co prezentuje moje ciało, to jest może jakieś maksymalnie 30%. Jestem po 5 miesięcy temu przeszedłem operację rekonstrukcji barku. Kontuzję, której nabawiłem się na Narodowym. Tamtą kontuzję przez 3 rundy jeszcze pogłębiałem, ponieważ walka skończyła się w 4. rundzie, ja kontuzji doznałem na początku 2. Więc ta kontuzja niestety tam przybrała takich bardzo dla mnie dramatycznych, że tak powiem, no, w takiej wielkości. Miałem zerwane ścięgna nadgrzebieniowe, podgrzebieniowe. Podczas ostatniej walki, która była no, dla mnie jakimś no, wielkim nieporozumieniem, nie powinienem do tej walki wychodzić. Nie tylko dlatego, że po raz kolejny walczyłem na swojej gali, jest wiele obowiązków, bo to w żaden sposób mnie nie tłumaczy, bo w ten sam sposób walczyłem o Mistrzostwo Europy i wówczas wygrałem. Natomiast chodzi o to, że po pierwszym ciosie zadanym już w tej walce poczułem pieczenie i takie pociągnięcie w barku i wiedziałem, że każda kolejna próba zadawania ciosu tą ręką spowoduje, że będę miał kolejną operację, tylko że już nie da się zrobić drugiej rekonstrukcji, da się włożyć tylko endoprotezę. Dlatego ja ze sportem już zakończyłem, natomiast tą walkę przerwałem dlatego, by tej kontuzji nie pogłębiać, bo oczywiście ja jeszcze mogłem popróbować rundę, dwie i to by się tak jak na Narodowym skończyło. Natomiast ja wiedziałem, że mam zaplanowany pojedynek z Trypsonem. Ja to potwierdzę. To było już 2 miesiące przed tym pojedynkiem. I ja w tamtym momencie w ringu musiałem wybrać. Zdrowia mi starczy tylko na jedną taką potyczkę. I po prostu wybrałem. Wybrałem to, aby zachować tej formy ile mogę. Przechodzę teraz rehabilitację każdego dnia, natomiast pragnę podkreślić, żeby to wybrzmiało. Ja w żaden sposób nie traktuję tej konfrontacji jako sport. Sport, tak jak powiedziałem już wcześniej, zakończyłem tydzień temu. Natomiast to jest absolutnie sprawa osobista. I tutaj chciałem podziękować organizatorom, bo ja tą sprawę muszę z nim załatwić. A formuła, czyli w klatce i de facto na sportowo, no powoduje, że nie będę miał postawionych żadnych zarzutów, a wiecie dobrze, jak to z Trybałą bywa. Także to bardzo chciałem za to Wam wszystkim podziękować. I jeżeli dacie mi tutaj okazję jeszcze chwilkę, że tak powiem... Jedziesz. Kilka rzeczy powiedzieć, to ja chciałem przede wszystkim zadać pytanie mojemu oponentowi. Trenował u Mirka Oklińskiego. Zresztą Mirek Okliński to jest najlepszy trener MMA w Polsce. Mój, mogę chyba powiedzieć, serdeczny kolega. Jest to największy oręż, jaki Trypson posiada. Mirek jest genialnym taktykiem. I teraz biorąc pod uwagę, że mnie, powiedzmy, sprzed 12 lat zostało 30%, a dodając tego, że ma w narożniku Mirka, to uważam, że szanse są wyrównane. Teraz szanse są wyrównane. Gdybym był w dyspozycji swojej 100%, ta walka nie miałaby absolutnie żadnego sensu. I teraz dalej. Trenował cię... Marcin, ale te piękne bajeczki opowiadasz. Trenował cię Mirek, ale poczekaj, chcę ci zadać pytanie. Trenował cię Mirek wiele miesięcy, nauczył cię wszystkiego, zachorował na ciężką, śmiertelną chorobę, a ty go w tej chorobie zostawiłeś.
Zacząłeś w wywiadach domagać się od niej jakichś pieniędzy. Poszedłeś do klubu WCA. Ale co w klubie WCA? W klubie WCA zacząłeś opowiadać, że teraz dopiero czujesz się jak profesjonalista. Po czym? Cisza. I znowu wróciłeś do trenera. I teraz ja chciałem zapytać, czy to wyrzuty sumienia spowodowały, czy kilku smutnych panów cię po prostu wygnało, tak samo jak cię wygnali z Sosnowca. I powiedz nam, co się wydarzyło, że wróciłeś do trenera? Marcin, tak jak już powiedziałem, jesteś świetnym mitomanem, świetne bajeczki opowiadasz. No i teraz sobie wszyscy skonfrontujcie. Ale nie przerywaj to, teraz, jak ja mówię. Teraz skonfrontujcie, czy ja jestem mitomanem. Nie przerywałem, czy nie było dobrze, nie przerywałem ci, daj mi odpowiedzieć na swoje błędne, głupie pytanie. Więc słuchajcie, rzeczywiście była taka sytuacja, trener... Był nie tylko moim trenerem, ale był też moim, moim jakby szefem, moim płatnikiem, miał swoją organizację. No i niestety tak się potoczyło, że miał problemy finansowe. No każdemu się takie coś może zdarzyć. Ja mam rodzinę, mam żonę, mam córeczki, które muszę wyżywić, muszę wykarmić. No i był problem finansowy, więc poszedłem za pieniędzmi gdzie indziej. A że to się nałożyło... akurat w momencie choroby, no to już był zbieg okoliczności, to nie był powód odejścia, więc nie insynuuj, że zostawiłem trenera w chorobie, ale co, no, oczywiście, jakby cofając, patrząc w przeszłość, no nie było to, nie był to fajny moment, przyznaję się do błędu, że nie było to fajne posunięcie, ale tak jak mówię, poszedłem za pieniędzmi, szukałem pieniędzy, za coś trzeba rodzinę wykarmić i tylko i wyłącznie ta decyzja. Teraz ja cały czas uważałem Mirosława Oknińskiego za najlepszego trenera, wielokrotnie to powtarzałem, że jest to najlepszy trener MMA, bo są różni trenerowie z wielu płaszczyzn, ale właśnie Mirosław Okniński jest najlepszym trenerem od MMA, który potrafi połączyć te wszystkie płaszczyzny w jedną całość, potrafi wybrać najlepsze elementy z zapasów, najlepsze elementy z każdej z płaszczyzny, które są przydatne w formule MMA. Mirosław Okniński ma najlepszych zawodników, odnosi teraz same zwycięstwa, UFC, Michał Lordo Oleksiejczuk, proszę bardzo, odkąd jest pod opieką trenera, tylko wygrywa, trenuje z najlepszymi i chce być najlepszy. I oczywiście przyznaję się, że trener... A ten od klatki, co Marcin mówił, że najlepszy jest do rozstawiania klatki, bo jego siła nadaje się do rozstawiania klatki, jak on to miał? Szymon Kołecki, kolejny zawodnik, który jest mistrzem olimpijskim w podnoszeniu ciężarów. Jak widać, jego siła nie przekłada się tylko do rozkładania klatki w oktagonie, ale potrafił pokonać najsilniejszego człowieka, gdzie wielu ludzi go skreślało w tym pojedynku. A to wszystko dzięki właśnie głównemu trenerowi Mirosławowi, który miał świetną taktykę, świetnie go przygotowywał do tej walki i czuję się mega bezpiecznie. I zawsze uważałem, że trener Mirosław jest najlepszym trenerem. Między innymi też ciekawostka Macieja Kawulskiego też trenował. Więc naprawdę, no fajne, fajnie być pod skrzydłami takiego trenera, który takich ludzi wychowywał, trenował. Ja swoją walkę MMA również wygrałem dzięki Mirosławowi Oknińskiemu, swoją ostatnią walkę MMA przez duszenie kilotonowe. Halo, ja bym wam przerwał, bo... Ale cały czas nie odpowiedział na pytanie, się na sobie, czemu wrócił? Na obrażanie siebie, a nie na gloryfikowanie mnie. Ale on nie odpowiada. Ja tutaj jestem po to, żeby was zagrzewać do walki, a nie po to, żeby tutaj mnie chwalić. Ale on nie odpowiedział na jedno pytanie, najważniejsze. Dlaczego wrócił? Dlaczego wrócił do ciebie? Dlaczego wróciłeś? Dlaczego wróciłeś do trenera? Dlatego wróciłem, bo to jest najlepszy trener i chcę być najlepszym trenerem. Wróciłeś, bo jesteś zwykłym włóczęgą. Wygnali cię z Sosnowca i wygnali cię z WCA. Ale dlatego wróciłeś i powiedz prawdę, jak jest. Jesteś jak stara, zacięta płyta, klepiesz te swoje bajki w koło, a nie znasz prawdy, nie wiesz, jak było. Za takie słowa można na mieście w mordę dostać i tyle i nic więcej. Więc zważaj na słowa. Bo nie znasz prawdy. Na szczęście to jeszcze jest, że jest tylko miesiąc. To jest tylko miesiąc, kiedy on milczy, jak mówię, daj pogadać. Mi skończyć kultury trochę, buraku. To jest jeszcze miesiąc. Nie, jeszcze nie skończyłem mówić. I te wszystkie gadania się skończą.
Dla tych wszystkich, którzy tam mają jeszcze jakieś wątpliwości, ja już pisałem obszerny post na ten temat i dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, bardzo chętnie udostępnię go po tej konferencji na moim fanpage'u, także zapraszam wszystkich, udostępnię go jeszcze raz, żeby odświeżyć, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak było. Nie mam nic do ukrycia, no i zapraszam. Tyle, dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze w imieniu organizatorów mogę tutaj powiedzieć, że słyszałem, że to będzie wielkie widowisko i wielka oprawa. Nie wiem, czy to jest potwierdzona informacja, ale ponoć Trypson ma do klatki wyjechać radiowozem do muzyki z filmu 07 Zgłości. Także to będzie piękna sprawa, piękna gala i piękna oprawa. Skąd Marcin to wiesz? My to planowaliśmy tak długo. Te mundury szykowaliśmy, jeszcze nie policyjne, a milicyjne. A ty nam zepsułeś całą niespodziankę, kurde. Ja chciałem jeszcze pogratulować Marcinowi, bo wiecie co? Naprawdę jest jedna rzecz, o której może nie wiecie, ale no jest mały sukces, nawet duży nawet sukces, który Marcin w swoim życiu odniósł, bo Marcin Najman jest najlepiej zarabiającym workiem treningowym na świecie, także wielkie brawa dla niego. I to tylko pokazuje, i już skończę ten wątek, i to tylko pokazuje, że tak naprawdę twój poziom jest poziomem pantofelka. Nie masz szkoły, nie masz wiedzy, nie masz rozumu. Jakbyś umiał liczyć, a nie umiesz, to byś wiedział, Rafał, że stoczyłem 27... Weź podaj mi telefon, jak stoczyłem możesz, 20, sobie fajsa, bo nudno tu z tyłu chłopaką. Stoczyłem 27 zawodowych walk, z czego 17 wygrałem. No więc ja nie świetnie, będę naprawdę z tobą dalej dyskutował, bo nawet się nie mogę na to obrażać, bo poziom to tak jakbym się na pantofelka był... obraził, no, po konferencji. Słuchaj Marcin, wszyscy cię znają, jesteś znanym chłopcem od bicia i takim pozostaniesz, zrozumiesz, to nie zmienisz tego. Od bicia ciebie. Dobra, panowie. Ostatnie odklepanie, koniec. Dziękuję bardzo. Będzie, pożegnam cię tak jak trzeba, przyzwoicie. No i żyj w tej świadomości za miesiąc. Ja tylko się cieszę, że to pierdolenie tych głupot jego potrwa tylko jeszcze miesiąc. Panowie. Dzięki temu, jakby, no... Bo ja tu nie walczyłem, ale zaraz się wkurzę. Jeszcze miesiąc, dobra, bo tu są dziennikarze i oni też chcą zadawać pytania, także teraz czas dla was tutaj pytania, proszę zadawać. Jesteśmy w pełnej gotowości. Czy w ogóle macie mikrofon tam gdzieś, bo nie widzę, bo mi świetnie. Proszę krzyczeć, rączkę podnosić. Ktoś z panów, jakieś pytanie? Wszystko jasne. Jest tu. Mateusz Kaniowski, MMA.pl. Chciałem zapytać Marcina Najmana, jaką wagę chciałby wnieść właśnie do tej walki i Trypsona, czy nie boisz się tej różnicy wagi? Podczas tego swojego ostatniego sportowego pojedynku wniosłem 115, co było też bardzo fatalnym zestawieniem dla mnie, jeśli chodzi o kilogramy. Troszkę rozwinę tą odpowiedź, bo ten zimny prysznic może był mi też bardzo potrzebny, bo ja zmieniłem od tygodnia wszystko, po prostu wszystko. Mam nowych ludzi, nowy sztab, nowe diety. Ja w ciągu 8 dni od walki schudłem już 7 kg, także na dzisiaj ważę 108, było 115 jeszcze 8 dni temu. Także ja chciałbym na wagę wnieść 103 kg i mam nadzieję, że właśnie tyle wniosę. Tak, pytanie do Trypsona. Tak, słucham jeszcze raz. Czy nie boisz się tej różnicy wagi? Czy to może zaważyć? Nie, no oczywiście, że się nie boję. Parę kilo też przybrałem, żeby tą różnicę wagi troszeczkę zniwelować. Ale oczywiście nie boję się. Mógłbym również ze swoją niższą wagą walczyć z Marcinem Najmanem, aczkolwiek wiadomo, jest to sport kontaktowy. I gdzieś każdy kilogram to jest siła ciosu, więc wiadomo, że jest wtedy na korzyść rywala, ale nie obawiam się zupełnie tej wagi. Po prostu im będzie cięższy, będzie fajniej upadał i będzie większy huk. Przepraszam, proszę się nie martwić. Mi kolega tam z tyłu przypomniał o prezentach, zapomniałem też, że mam prezencik dla Marcina, bo słuchajcie, przechodziłem w sklepie i zauważyłem, wino Najmana ma swoje wino, no to też jakiś sukces. Wino Najman, pisze, klepie szybko i zostawia niesmak, także... Jeszcze miesiąc. Dobra, czekaj, chłopaki, nie róbmy cyrku, naprawdę to. Lecimy w nocy.
Jeszcze raz powtórzę. Ja sobie go wezmę. Jestem tutaj załatwić sprawę osobistą, wypełnię wszystkie swoje obowiązki po to, żeby za ten miesiąc wyjść i skończyć tą błazenadę. I tyle, to już dłużej nie może trwać. Właśnie błaznujesz. Jedyne, za co można cię pochwalić, to, że przestałeś chlać w tych programach dla przygłupów i zacząłeś trenować. Ten Mirek cię wyciągnął. Ganiali cię kurwa wszędzie. Z tego tak ci powiedziałem, ty włóczęgo jedna. Z Sosnowca, z WCA. A teraz jeszcze cię wygnam z tego ringu i będzie już koniec, czy z klatki, będzie już koniec. I trenuj sobie dla siebie, trenuj sobie dla zdrowia. Tego ci życzę i widzimy się za miesiąc. A do tej pory gadaj sobie, co chcesz. Świetnie opowiada, że był takim sportowcem jak mówcą i opowiadał takie bajeczki. No dobrze, i tak zdobyłeś kiedyś mistrzostwo Europy, nie. Walczyłeś kiedyś o zawodowe mistrzostwo. Taki z ciebie sportowy, teraz burgera żartowy. Walczyłeś kiedyś o zawodowe mistrzostwo Polski w wagi ciężkiej. Ale proszę, boksie, nie walczyłeś. Walczyłeś kiedyś z Saletą podwórkowej. Walczyłeś kiedyś z Saletą, gdzie średnia wieku była 15. Walczyłeś kiedyś z Saletą i go zdominowałeś. Nie, nie. Jeżeli Mirek tutaj siedzi, to bardzo proszę, żeby Mirek oceń, czy słusznie byłem ściągnięty z tego dosiadu Stalety, bo gdybym nie był, ta walka byłaby na moją korzyść, więc nie opowiadaj mi o sporcie, bo nic na ten temat nie wiesz, no. Mirek, proszę, oceń to, bo ja chcę, żebyś to powiedział kiedyś publicznie. Do mnie kiedyś to powiedziałeś. Powinienem być zdjęty z tego dosiadu. No, muszę tutaj ratować honor Marcina, chociaż nie chcę. Dlaczego nie chcę? No bo w tej chwili jestem po stronie Trypsona, jakby trenuję Trypsona i oczywiście bardzo chcę, żeby wygrał z Marcinem Najmanem. Myślę, że to raczej będzie formalność, ale to jest walka, walczą na zasadach MMA, tu każdy może wygrać. Ja jestem trenerem Trypsona, no chcę, żeby wygrał, no nieważne, idźmy dalej. Marcin Najman walczył z Saletą i przewrócił go i miał dosiad. I sędzia podniósł. To jest niemożliwe. Był to widoczny błąd sędziego. Marcin Najman nie powinien zostać podniesiony z dosiadu, bo bił Saletę. I to mogę przyznać, no bo muszę być też uczciwy w stosunku do Marcina. Dużo rzeczy w swoich walkach spierdolił, powiem brzydko, ale akurat to z Saletą mu się udało. Przewrócił dosiad, miał pozycję i sędzia nie powinien tego podnieść, więc możecie sobie obejrzeć walkę Najman-Saleta i według mnie Saleta mógł przegrać, bo będąc w tym dosiadzie raczej nie umiał wyjść i by przegrał. Więc Marcin mógłby wygrać z Saletą. Wtedy był młodszy, był sprawniejszy. No teraz wiadomo. Mirek, ale to tak naprawdę żywimy się przeszłością. 8 czerwca, Zielona Góra, hala CSR. Prawda, zamknie się klatka i dowiemy się prawdę. Prawda? CRS. No w końcu długo, długo na to czekałem i mam nadzieję, Marcin, że nie wymyślisz kolejnej kontuzji, że wejdziesz do tej klatki, no bo jak wejdziesz, no to już... Jestem kontuzjowany, natomiast na pewno wyjdę i powiadam ci jeszcze raz, to nie jest dla mnie w żaden sposób wyzwanie sportowe, idę załatwić osobistą sprawę, mam pewne, że nie zostaną postawione mi zarzuty, jak dostaniesz po łbie i tyle, no i to jest to, co mnie do tego przekonało. Bo wy tacy mili dzisiaj jesteście, a ostatnio na konferencji... Marcin Najman nazwał Trypsona cfelem, a Trypson nazwał Marcina Najmana parówą. I po prostu, co wy na to? No po prostu, jak możecie ścierpieć takie obrażanie się, że jeden wyzywa drugiego? Ja mogę spać spokojnie, że to jeszcze tylko miesiąc potrwa. Rozumiesz, Mirek? To tylko jeszcze miesiąc potrwa i dlatego właśnie przykład, jestem już spokojny. Na przykład Marcin nazwał Trypsona Trypała. Jak można tak obrażać drugiego człowieka? No ja po prostu... Mirek, gdyby nie było terminu walki, pewnie pochodziłbym bardzo poirytowany, ale ja jestem już teraz spokojny, bo wiem, że on już mi nigdzie nie uciekł. Właśnie miałem powiedzieć to samo, jestem spokojnym człowiekiem, nic mnie nie wyprowadzi z równowagi. No ja już się cieszę po prostu, nie mogę się doczekać tego momentu, bo wiem, że już mi nie ucieknie, nic się nie wydarzy. No byle tylko, żeby doszedł do tej klatki, bo jak już się klatka zamknie, to już nie będzie wyjścia.